Jak dziś nagrywam dla Was daily vloga i jadę właśnie do Lublina z Danielem. Jeszcze się na chwilę zatrzymaliśmy, bo Daniel ma jakąś sprawę do załatwienia. I jedziemy po naszych gości, którzy przyjeżdżają aż z Irlandii. Link do kanału tej osoby, o której jeszcze Wam nie powiem, będziecie oczywiście mieli na dole. I zobaczycie, kto taki do mnie przyjeżdża. Mam nadzieję, że już ją znacie. A jeśli nie, to oczywiście zapraszam Was na jej kanał. My dzisiaj, jak widzicie, jemy bardzo niezdrowo obiad. Ale zgranie. Monika, jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba, ja jestem chętna na zwiedzanie, bo w ogóle nie znam Polski, zacznijmy od tego. No, Daniel, a ty też chcesz zwiedzać? Zobaczcie, jakie Monika ma ładne buty. Kurczę! Konwersji! Koczysta! A moje takie mało brudne. Dobra, my już wracamy do Chełma z Moniką. Jedziemy. Podobało ci się? Tak. Fajnie było. No i teraz też gdzieś wyjdziemy i będziemy dłużej sobie łasić. No. Bo się przyjechała później, więc musimy już wracać. No. A tam Daniel pali papierosy. Nie róbcie tego. Dzieci, nie palcie. Tak. Palenie szkodzi zdrowiu. Dokładnie. Tak. Stwierdzam to ja. A to jej piękna Monika. Wyglądam jak kupa. Hashtag kupa. Prawda, jest piękna. Zobaczcie, ile prezentów dostałam od Moniki. Tak jak Wam mówiłam, jej link do jej kanału będzie na dole. Zwariowała, prawda? Zobaczcie, będę gruba. Ile słodyczy. I irisy, zawsze chciałam tego spróbować. Dziękuję. A za co? A za co ja to dostałam? A tak, o, na dzień dobry ode mnie. Chyba byłam grzeczna, no to po prostu taki Mikołaj. Ja dziękuję, naprawdę, nie musiała. Widzicie? Kochana jest, prawda? Napiszcie jej w komentarzu, że jest najlepsza. Na pewno się ucieszy. Jeszcze nie dodałaś magnesu. Czy był gdzieś tak, magnes jeszcze? Jeszcze? Ja Wam pokażę. Na szczęście. Tak. Irlandczyk. No. Daniel dostał na szczęście. Chociaż jemu szczęście i tak dopisuje jak na razie. No to żeby było jeszcze większe szczęście. No, co ty robisz? Pokazuję, jak się stroisz. Pryskam tą ożywką włosy. Idę teraz i czesiać na balkon. Uciekła mi. Uciekła mi, bo jej włosy wypadają. A przecież ja mam odkurzacz. Podkurzałabym później. Po prostu nie chcesz, żebym odkurzała przy tobie. No. Cześć! Hello! My właśnie idziemy pokazać Monice hełm. Będę zwiedzać. Który jest tak mały, ale jednak muszę jej pokazać nowy, no raczej, przyjechała. Bawi się w turystę. Tak, i w tej chwili idziemy na najlepszą kawę, jaka jest w Chełmie. Ja sobie wezmę orzechową. I sobie będę mogła coś innego wybrać. Bo Monika mówi, że strasznie nie lubi orzechową kawę z syropem orzechowym. Tak, więc latte z syropem właśnie orzechowym jest mega. Więc tylko oczywiście syrop musi być dobry, bo jak syrop jest niedobry, to wtedy macie kawę niedobrą. A myślę, że tam będzie dobry syrop, więc na pewno sobie dzisiaj zamówię. No spróbuj. Mam nadzieję, że zrobię ci dobrą. A później idziemy na zdjęcia do parku, także na pewno będziecie dzisiaj cały dzień z nami. No. Masz kawę? Z kuzią? Zobaczcie. O tak, w tą stronę. Widzicie? Jaka fajna. Ale jaka duża. Weszliśmy z kawiarni i Monika Wam chce powiedzieć, jak smakowała jej kawa. Nie, naprawdę powiem, że była mega i ta kobieta, która pracowała, naprawdę wie, co robi, bo jest dużo osób, które mówią, że pracuje w kawiarni, robi kawę, ale może tak spieprzyć
ciepła. Jestem naprawdę w szoku. No, jeszcze takie ładne wzorki narysowała. No, taką buźkę miałam, taka uśmiechnięta. Teraz idziemy do Rossmana, później idziemy... Na mini-zakupy idziemy. Tak, do bankomatu idziemy. Co zjeść dobrego? Te lody też są w tej wrześni. Dobra, to na razie. Co sądzisz o dzisiejszym obiedzie? Obiedzie? Z McKenzie. No tak, to była najgorsza pizza, jaką w życiu dostałam. Jeśli ktokolwiek będzie jechał do Helma, tak to się wymienia? Helma. Proszę tam nie iść, chyba że chcecie się otruć. Dlatego, że pani kelnerka nam przyniosła pizzę, dwie. Najlepsze, że moja była ta, którą zamówiłam, ale Agnieszka zamówiła zupełnie inną, więc ona przyniosła też zupełnie inną. Po pierwsze tak. Pieczarki, które ja miałam na swojej pizzy, były niezrobione, były praktycznie surowe. Papryka była surowa, cebula tak samo. Więc wydaje mi się, że oni po prostu mają gotowe ciasto z tym sosem pomidorowym i trochę sera, to jest już zapieczone i oni po prostu wrzucają trochę składników, żeby nie było. Wrzucają to na przykład do pieca albo do mikrofalówki, już nie wiem, na przykład na 2 minuty, czy nawet nie, na 2 sekundy. To się tak lekko zapieka, to nawet nie zapieka, to można powiedzieć... Ona była mokra ta pizza, nie? Tak, ona w ogóle... Zagotowana! Tak, jakiś w ogóle woda wyleciała z tej właśnie Agnieszki pizzy, mówi Jezus Maria, nie? I mam nadzieję, że się nie otruje. Na serio, bo pieczarek surowych raczej się nie powinno jeść, a myśmy takie dostały. Tak. Więc naprawdę, ktokolwiek to będzie oglądał, jeśli na przykład jakimś cudem, nie wiem, osoba, która tam pracuje, obejdzie ten filmik, no to naprawdę jesteście super, gratulacje. Dla mnie powinniście się zamknąć, bo to nie jest w ogóle... Jak możecie karmić czymś takim ludzi? No chyba, że tylko zrobiliście to specjalnie dla nas, bo o, małolaty przyszły. No to brawo, naprawdę, gratulacje. Czyli nigdy więcej nie jedzcie pizzy w McKenzie, jest najgorsza na świecie. Nie, ja szczerze aż im napiszę opinię na Facebooku, że to było, przepraszam, powiem krótko, gówno w papierku. I jeszcze musiałyśmy za to zapłacić, nie dość, że praktycznie nic nie zjadłyśmy. No. I zawołałyśmy kelnerkę, powiedziałyśmy, że po prostu my tego nie będziemy jeść, bo my się tego boimy jeść. Ona powiedziała, że tak się robi pizzę. Tak, najlepsze jest to, gratulacje. Że ona z nami się prawie kłóciła, że tak się robi tak. Pizzę. A ja tak, proszę pani, tak się nie robi pizzy. Właśnie Agnieszka mi się zrobiła się na niej, daj mi świeżą paprykę. To wiem, jak chyba świeża papryka wygląda, wiem, jak zapiekona papryka wygląda. No Boże, Boże, no nie mogę, nie, brak mi słów. Także w krótkim skrócie nie jedźcie pizzy z McKenzie. Nie. A jak już chcecie nawet kupić sobie pizzę i zjeść na surowo, to po prostu kupicie ze sklepu. Tak, to wtedy będzie to samo. No. Także nie polecam. Uwaga, pamiętna chwila. Także. Nie, będzie pisała autograf dla Daniela Kostrzynicy. Bo mnie prosiła, żeby Monika napisała jej autograf. Chcę autograf. Także Monika, proszę. Dla Oliny od Moniki. Dobrze, potem. Smile. Cześć, właśnie jesteśmy na stacji. Tankujemy się i odwozimy już Monikę. Monika szuka aparatu, bo tak, będziemy robić zdjęcia. Zdjęcie. Także jedzie, więc nic nie mam wam już więcej do powiedzenia, bo ona jedzie i jest smutno, więc... Ale nie martw, ja przyjadę. Tak. Powiedziałam, że przyjadę, to przyjadę. A jak przyjedzie, to się dowiecie u niej na kanale, we vlogu. Tak. Zdradzi wam sekret, jak do mnie następnym razem przyjedzie. Także... Nie, przyjadę na pewno. Jestem wręcz pewna na 100%, że przyjadę. Tak. Także... Zdjęcie i pa pa. La 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 love is love. La 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 love is love. Let's talk about you. Let's talk about me. Let's talk about you, you, you. Let's talk about me.